Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będzie bardzo tradycyjny polski niedzielny obiad wykonany w stylu wiejskim, babcinym. Taki, wiecie, naprawdę na ogniu, zobaczcie, na kuchni, na drewno. Po prostu tak, jak to się robiło dawniej. Wracamy do korzeni. Zaczynamy. Najpierw rozpalę. Zwiększamy ciąg i słuchajcie, będą to schabowe, będą młode ziemniaki i będzie masłowa sałata z pysznym babcinym sosem, czy dressingiem, jak to się dziś potocznie mówi. Tutaj już mam ziemniaki w garnku z wodą, to są wczesne ziemniaki, które musimy posolić. Łyżka soli w zupełności wystarczy. I tak naprawdę wszystko inne będziemy sobie po prostu przygotowywali. Schabowe zrobimy na samym końcu. One oczywiście są z kością. Wyobraźcie sobie, że dostałem. Zrobimy dressing, czy sos do sałaty. Bo on musi chwilę sobie postać. Do miseczki wlewam śmietankę 30. Dodaję 3 łyżeczki cukru. Pół łyżeczki czarnego, świeżo roztartego pieprzu i sok z jednej cytryny. Tylko cytrynę, pamiętajmy, najpierw trzeba wymasować. Wtedy ona puści sok i będzie gotowa do wyciskania. I wyciskamy bez pestek. Tak mniej więcej, żeby było 3 stołowe łyżki. I zobaczcie, jakie się staną czary mary. Sos zgęstniał. Właśnie taki powinien być. On jest przepyszny. No i co? Teraz bierzemy sałatę. Świeżutka sałata. I rwiemy. Pamiętajmy, żeby sałatę dobrze obmyć. Zewnętrzne liście, bo mogą się trafić, wiecie, ziarenka piasku. Kroję trochę szczypiorku, takiego świeżego, taki o mały pęczek. No i teraz sałatę polewamy naszym sosem. Jeżeli sos wyszedłby wam za gęsty, zawsze można dolać śmietanki. Sałatę mam przygotowaną. Smakowicie wygląda, nie? Ja wiem. Też tak sobie pomyślałem. Teraz będziemy rozbijali kotlety. Zobaczcie, jakie piękne kotlety. Coś takiego robię. Następnie rozbite kotlety musimy przyprawić
solą i pieprzem. I składamy jeden na drugi. Ziemniaki mam ugotowane i odcedzone. I teraz tak, dodaję masło i posiekany koperek. Nie za mocno potrząsam, o tak. Wybrać jakiś rytm muzyki i w ten sposób. Żeby nie ostygły, tu jest na dole taki schowek. Nie na graty, słuchajcie, nie na patelnie, nie na blachy, nie na cuda, tylko to jest po to, żeby przetrzymać ciepłe jedzenie. Na patelnię wrzucam smalec. Następnie panieruję kotlety. Najpierw w mące. Pamiętajcie, żeby mąkę dobrze uklepać. Następnie jajko. I tarta bułka. I możemy smażyć. No i po kilku minutach możemy odwrócić kotleta i pamiętajmy, że regulujemy temperaturę. Na tej kuchni to naprawdę trzeba umieć smażyć, bo można szybko wszystko popalić. Spójrzcie, jaki jest rumiany. I pomalutku, nie spieszymy się. Ależ pachnie. Słuchajcie, moi drodzy, ja swoją porcję zjem teraz, a resztę przygotuję później. No, przecież nie będę czekał i robił tutaj tyle czasu tego wszystkiego. Wyciągnijmy ziemniaki. On jest niesamowity. Zobaczcie. Cudo, prawda? I trochę sałaty. Oczywiście najpierw sprawdzamy kotleta. Zobaczcie, jaki jest soczysty. I przy kości odetnę, żebyście nie mówili, że surowy. Nie ma prawa być surowy, zobaczcie. Jest idealny. I przy kości najsmaczniejszy. Niesamowite. Czyżbym nie dał soli? Chyba nie posoliłem sosu. To wy nie zapomnijcie. Niesamowity jest ten schabowy, słuchajcie. Chrupiąca bułka, soczysty kotlet. Wow. Ta kuchnia na drewno to jest jakiś fenomen. To jedzenie smakuje, no, wręcz nielogicznie pysznie. No a ja już się z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego i takich pysznych obiadów niedzielnych. Wow.